Jest fajna wizja klubu z, z awansem do pierwszej ligi, wkrótce do ekstraklasy. Chcę w tym pomóc, i, i myślę, że to głównie y, przeważyło element sportowy i też wiadomo jak tutaj to wygląda jeśli chodzi o, o kibiców o organizację na meczach jest pełny stadion a, a wiadomo że zawodnik zawsze chce grać przy pełnych trybunach bo to było to marzenie od zawsze i od dziecka więc więc to też był główny powód dlaczego tu jestem no i możliwość oczywiście grania i rozwijania się bo, bo gdzieś tam wcześniej nie było mi dane grać tyle ile chciałem a dla mnie dla zawodnika jest to najważniejsze możliwość gry i pokazywania się no właśnie grałeś także w dużym klubie jest z... Tą tradycją, piękną historią, spróbowałeś ekstraklasy? No tak jest. Cieszę się bardzo z tego, że, że dano mi szansę zagrać w ekstraklasie, bo wiadomo, gra w ekstraklasie to jest szczyt, szczyt marzeń, jeśli chodzi o tutaj podwórka polskie. Wiadomo, że chce się zawsze wyjechać za granicę, ale, ale zagrałem w ekstraklasie i cieszę się z tego bardzo. Mam nawet bramki w ekstraklasie, więc, więc jestem zadowolony, ale Gdzieś ta droga potoczyła się tak, a nie inaczej. Trzeba się cofnąć, żeby móc zrobić te dwa kroki znowu do przodu. Mam nadzieję, że stanie się to za sprawą wideo. No jak długo wiążesz się z Łódzkim Klubem? Jakbyś powiedział, co przeważyło o tym, że chcesz swoją karierę kontynuować właśnie w Łodzi? Z klubem wiążę się na okres 2,5 roku. Przeważyło to, że. że Widziałem możliwość grania przede wszystkim i rozwoju, bo tak jak mówię, to jest dla mnie bardzo potrzebne w tym momencie. Chcę grać, chcę się pokazywać, chcę, żeby wszyscy widzieli, że naprawdę potrafię grać w piłkę i mam nadzieję, że wszyscy wkrótce się o tym przekonają. Twoja ulubiona pozycja na boisku, co będziesz chciał pokazać łódzkiej publiczności, łódzkim kibicom, jak sprzedać siebie z tej najlepszej piłkarsko strony? Znaczy, lubię grać z przodu, czy to jest pozycja 10 czy 9, w sumie bez różnicy, napastnik to, to jest moja nominalna pozycja, a o jakichś moich zaletach, wadach nie chciałbym tu mówić, chcę żeby kibice zobaczyli to co robię na boisku, chcę przemówić na boisku i mam nadzieję, że... że Swoją postawą na boisku, swoim zaangażowaniem, swoją grą. Będą to same recenzje pozytywne. Zapytam jeszcze o jedną rzecz. Miałeś okazję grać w Zabrzu także przy dużej publiczności. To nie powinien być dla ciebie tutaj problem, mimo że ta średnia w Łodzi, choć to na razie tylko druga liga, wynosi średnio 17 tysięcy widzów jest najwyższa w kraju. Jasne, że tak. Miałem możliwość, super przeżycie, wiadomo, grać przy, przy tylu kibicach to, to, to jest super sprawa, więc myślę, że, że nie będzie to miało jakiegoś wielkiego znaczenia, bo wiadomo, potem wychodzi się na boisko i trzeba się skupić i pokazać to, co się potrafi na, na murawie, nie, nie, nie rozglądać się, nie patrzeć co, co się dzieje. Wiadomo, że to powinno tylko nam pomóc i myślę, że, że kibice, którzy będą przychodzili na stadion. Będą nas dopingować na dobrej i na złe i że będziemy przy ich dopingu wygrywać mecze i cieszyć cały stadion. Na koniec zapytam o jedną rzecz. Co wiesz o tej drugiej lidze aktualnie? No wiadomo, widzę, jest w czołówce, to na pewno doskonale sobie zdajesz z tego sprawę. Jeden mecz zaległy, jeśli wygrana, to jesteśmy ponownie liderem tych rozgrywek. Trzy zespoły awansują. Jak to oceniasz, czy w ogóle interesowałeś się przed transferem? Jak ta druga liga? wygląda? Jasne, byłem już w drugiej lidze, grałem wcześniej w, w drużynie w Legionowie, więc, więc gdzieś mam to przetarcie, by byłem wiem jak tam, jaka jest specyfika gry, jacy są zawodnicy i... Muszę powiedzieć, że to nie jest wcale słaba liga, że są tam zawodnicy, którzy naprawdę potrafią grać w piłkę, i, i mecze z, dru z drużynami z drugiej ligi to nie jest wcale spacerek, tylko swoje trzeba wybiegać, swoje trzeba włożyć w mecz, żeby, żeby wyjść wygrany z tego pojedynku. Więc myślę, że czekają nas bardzo ciekawe mecze i mam nadzieję, że zakończy się to sukcesem, czyli awansem do pierwszej ligi.